Dzień dobry, Angelika Muchowska. Zapraszam na kolejne wydanie wiadomości z Gminy Dobra. Gmina Dobra przygotowuje się do budowy obwodnicy Wołczkowa. Ogłoszono przetarg na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla tej inwestycji. Pod koniec sierpnia Gmina Dobra ogłosiła przetarg na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego związanego z budową obwodnicy Wołczkowa. Zamówienie obejmuje też oszacowanie kosztów prac projektowych i robót budowlanych, wykonanie badań gruntowych oraz decyzji środowiskowej. Inwestycja związana jest z planowaną budową zachodniej obwodnicy Szczecina. Jeden z węzłów tej obwodnicy ma znajdować się w rejonie ulicy Dereszowej między miejscowościami Dobrą i Wołczkowem. Planowana obwodnica Wołczkowa omijałaby miejscowość od północy i włączałaby się w rondo, które ma powstać na ulicy Lipowej w miejscu projektowanego alternatywnego dojazdu do Szczecina omijającego centrum Bezrzecza. Realizacja w tzw. obwodnicy Wołczkowa jest niezwykle istotna z punktu widzenia zachowania możliwości funkcjonowania węzła Dobra w ramach zachodniego obejścia drogowego Szczecina. Wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych Autostrad, jak i Szczecińskim Obszarem Metropolitalnym czynione są starania, ażeby ta inwestycja mogła powstać i mogła powstać również wraz z węzłem Dobra, który pierwotnie do czasu realizacji obwodnicy Wołczkowa miał być obsługiwany poprzez przebudowaną ulicę Dereszową, która obecnie jest projektowana do przebudowy już, oraz docelowo obsługiwany węzeł Dobra w ramach planowanej tzw. obwodnicy Wołczkowa, czyli właśnie w tym, co obecnie chcemy zaprojektować w ramach programu funkcjonalno-użytkowego, ażeby wskazać możliwy pas przebiegu drogi omijającej całkowicie Wołczkowo i dochodzącej do węzła Dobra. Jednocześnie wskazuje, że wybór ostatecznego zarządcy tej drogi będzie rozpatrywany po opracowaniu dokumentacji i sprawdzeniu możliwości włączeń w istniejący system dróg publicznych. Gmina Dobra na to zadanie również złożyła wniosek o dofinansowanie celem uzyskania dofinansowania dla prac przygotowawczych umożliwiających właśnie opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, jak i decyzji środowiskowej. Trwa przebudowa ulicy Zacisznej i Wesołej w Mierzynie. Inwestycje na zlecenie Gminy Dobra realizuje przedsiębiorstwo handlowo-usługowe Budmar ze Szczecina za kwotę prawie 1,5 miliona złotych. Modernizacja ulic Wesołej i Zacisznej w Mierzynie zakłada budowę nowej nawierzchni drogowej wraz z chodnikami i zatokami postojowymi, modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wykonanie elementów wodociągowych. Inwestycja zakłada też wykonanie zjazdów na posesje mieszkańców. Prace budowlane prowadzone są od skrzyżowań z ulicą Topolową do wzajemnego przecięcia się ulic. Dokumentację projektową wykonała firma ProDom. Inwestycja powinna zakończyć się do lutego przyszłego roku. Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych zamieszkujących na terenie Gminy Dobra są uprawnieni do bezpłatnego przejazdu środkami transportu zbiorowego organizowanego przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. Gmina Dobra w całości pokrywa koszty udzielonych uprawnień do bezpłatnych przejazdów. Bezpłatne przejazdy autobusami i tramwajami są możliwe dzięki umowie, którą w 2018 roku podpisała wójt Gminy Dobra Teresa Dera z prezydentem miasta Szczecina Piotrem Krzystkiem. Z darmowych przejazdów można korzystać na podstawie Szczecińskiej Karty Aglomeracyjnej lub Szczecińskiej Karty Rodzinnej. Posiadacze wymienionych kart powinni udać się wraz z ważną legitymacją szkolną do najbliższego punktu obsługi klienta ZDITM celem nadania na karcie uprawnień do bezpłatnych przejazdów. Od 2018 roku uczniowie szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych zamieszkali na terenie Gminy Dobra mogą korzystać z uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami transportu zbiorowego organizowanego przez ZDITM w Szczecinie. Aby uzyskać uprawnienia do bezpłatnych przejazdów, należy złożyć wniosek o Szczecińską Kartę Aglomeracyjną ZDITM w Szczecinie lub o Szczecińską Kartę Rodzinną w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Dobra. Przypominamy, że uprawnienia są doładowywane corocznie do dnia 30 września zgodnie z aktualną legitymacją szkolną lub do dnia ważności Szczecińskiej Karty Rodzinnej. W przypadku doładowywania uprawnień po raz pierwszy lub na podstawie nowej legitymacji szkolnej należy pamiętać, że okazujemy zaświadczenie ze szkoły o miejscu zamieszkania ucznia. Wnioski o Szczecińską Kartę Rodzinną przedłużamy w Urzędzie Gminy Dobra w Wydziale Spraw Obywatelskich w Wołczkowie przy ulicy Lipowej 51. Serdecznie zapraszam. Do 20 września 2022 roku trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium dla najzdolniejszych uczniów z terenu Gminy Dobra. Z wnioskiem wystąpić mogą rodzice uczniów za pośrednictwem dyrektora szkoły, Rady Rodziców i dyrekcji szkoły. Jest o co się starać, gdyż wysokość stypendium może wynieść aż 1000 zł. Sposób przyznawania stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce reguluje uchwała Rady Gminy Dobra z 2014 roku w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium wójta Gminy Dobra dla uczniów szczególnie zdolnych. Uczniowie powinni wykazać się w minionym roku szkolnym wzorową lub bardzo dobrą oceną z zachowania, średnią co najmniej 4,75 oraz być laureatami konkursów, olimpiad przedmiotowych albo turniejów wiedzy o zasięgu powiatowym, regionalnym lub wojewódzkim. O przyznanie stypendium starać się mogą uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wnioski można składać do 20 września. Szczegółowe informacje na temat stypendium można uzyskać w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Dobrej z siedzibą przy ulicy Daniela 32 w Dołujach. Telefon 91 311 37 38. W sobotę 10 września odbył się rajd rowerowy rodzinnie Szlakiem Pogranicza. Trasa rajdu prowadziła przez tereny gminy Dobra i Blankenze. Podczas wydarzenia przeprowadzono zbiórkę na leczenie 14-letniego Wiktora. Dzisiejszy rajd rodzinny, rowerowy, polsko-niemiecki, jak zwykle gości w Gminie Dobra. Bardzo cieszę się, że jest to rajd rodzinny, bo widzę dużo osób z małymi dziećmi. Są to dziadkowie, rodzice, pewnie rodzeństwo też, więc serdecznie witam i cieszę się, że ta impreza staje się właśnie takim rajdem rodzinnym. To wszystko, co dzisiaj przygotowaliśmy. Zapraszamy na kolejne wydanie wiadomości już za tydzień. Poczuj się dobrze w Gminie Dobra.